Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na Nocy Muzeów w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki oraz w imieniu Fundacji im. Janusza Kurtyki, która jest współorganizatorem tej Nocy Muzeów. Ta dyskusja będzie poświęcona historii Instytutu Pamięci Narodowej widzianej przez pryzmat tegoż Instytutu Prezesa późniejszego, a wcześniej dyrektora oddziału krakowskiego. W związku z tym dobraliśmy zestaw naszych szanownych gości w taki sposób, aby obie te części uchwycić oraz na koniec zadać pytanie o dziedzictwo, to znaczy co Janusz Kurtyka zostawił na przyszłość, na teraz dla Instytutu Pamięci Narodowej. A dyskutować będą może po kolei pan doktor Wojciech Frazik. Witamy bardzo serdecznie. Pan profesor Jan Żaryn i pan doktor Zbigniew Nawrocki oraz Zuzanna Kurtyka, czyli żona Janusza Kurtyki, wspólnie ze mną współprowadząca fundację imienia Janusza Kurtyki, która stara się to dziedzictwo w jakiś sposób zebrać i przypomnieć o nim. Dyskusja będzie miała trzy części. Na początek skupimy się na tym, co się stało w oddziale krakowskim w momencie, gdy Instytut Pamięci Narodowej został powołany. Jak wyglądały te początki? Bo to jest w ogóle inna rzeczywistość tak naprawdę. Inaczej Polska wyglądała na początku lat 2000, wtedy kiedy Instytut się tworzy, to były zupełnie inne mechanizmy, zupełnie inna rzeczywistość, w której funkcjonował Instytut. I właśnie dlatego chciałbym skierować to pytanie do pana Wojciecha Frazika, ale zanim poproszę o odpowiedź, o tych początkach chcielibyśmy, aby powiedział patron przed patron Fundacji Janusz Kurtyka poprzez pryzmat cytatu, który zostanie przedstawiony. W 2000 roku, wtedy kiedy powstawał Instytut Pamięci Narodowej, Janusz Kurtyka, mój mąż, został dyrektorem krakowskiego oddziału i już jako młody człowiek, jako młody historyk okazało się, że miał bardzo konkretną wizję funkcjonowania instytucji, funkcjonowania tego oddziału. Pozwolę sobie przeczytać fragmenty wywiadu udzielonego dla miesięcznika Krakowie Leopolis właśnie z 2000 roku, kiedy to Janusz mówił bardzo wyraźnie. Podstawowym celem jest jak najszybsze przejęcie, organizowanie i przygotowanie do udostępniania archiwaliów po tajnych służbach. Jestem przekonany, że jest to najistotniejszy cel naszej pracy. Drugim, co najmniej tak samo ważnym nurtem działalności jest pion edukacji, a więc pisanie monografii i syntez w oparciu o materiały nagromadzone w archiwach przejętych przez IPN. Przygotowanie wyników tych badań, czyli prowadzenie szeroko rozumianej działalności medialnej, współpraca ze szkołami, z uniwersytetami, kształcenie nauczycieli, uruchomienie studiów podyplomowych, kontakty z mediami, wreszcie pion śledczy. Pragnę wyraziście podkreślić, że Instytut, który w chwili obecnej jest w sferze organizacji, prowadził będzie przede wszystkim pracę naukowo-badawczą. No właśnie, udało się zrealizować te plany, jak wyglądały wdrażanie, jak wyglądały te początki. Bardzo proszę pana Wojciecha Frazika. Jeszcze tylko taka porządkowa uwaga, że ja będę starał się pilnować czasu. Ta dyskusja ma tam, powiedzmy, wymiar czasowy tak do 1,5 godziny, więc żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi i każdy powiedział to, co powinien powiedzieć, to proszę się nie obrażać, jeżeli czasem będę przerywał albo przyspieszał. Jeśli będzie trzeba, to coś dopowiem, postaram się nie zanudzić. Byłem jednym z pierwszych pracowników zatrudnionych przez Janusza Kurtykę w oddziale krakowskim. Został dyrektorem 15 września
Ja zostałem pracownikiem 1 października i głównym problemem to był brak siedziby. Może od tego zacznę, dlatego że instytut, że oddział przejął siedzibę po dawnej Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ale to było po prostu zwykłe mieszczańskie, duże co prawda, ale mieszkanie składające się z 4 mniejszych i większych pokoi. Pierwsze pomieszczenie takie, do którego się wchodziło z zewnątrz, to był sekretariat, potem trochę mniejszy pokój, to było wtedy biuro edukacji. Najmniejszy, dawna sień w ogóle, bo to tam było tak oczywiście dzielona ta kamienica w różnym momencie, to był właśnie gabinet dyrektora i tam była biblioteka i to jest całkowicie zrozumiałe też ze względu na charakter i sposób bycia Janusza, tak bym powiedział. W czwartym pokoju byli prokuratorzy, a potem jeszcze żeśmy część tego piętra otrzymali za takimi drzwiami, gdzie normalni śmiertelnicy mieli dostęp. Czyli miejsca było mało. Miejsca było mało. Miejsca było mało, było archiwum. Ale od początku Janusz postanowił, że niezależnie od tego, że nie mamy tak naprawdę siedziby, trzeba przyjąć ludzi przede wszystkim do archiwum i przejmować zasób archiwalny. I bardzo szybko, trudno mi powiedzieć, ile to trwało, bo to oczywiście czas zada szczegóły, ale już po paru miesiącach na pewno nas w tych kilku pomieszczeniach było około 50 osób. I Janusz od razu przede wszystkim archiwistów starał się zatrudnić. Po pierwsze, żeby troszeczkę im też nadać takiego szlifu, może bardziej ogólnohistorycznego, wysłał ich do bibliotek, żeby robili bibliografię tematyczną do tego, czym się zajmujemy. A z drugiej strony już podjął działania zmierzające do przejmowania archiwaliów i w bardzo krótkim czasie archiwiści zaczęli przejmować przede wszystkim z Urzędu Ochrony Państwa, potem z ABW archiwalia i początkowo to się odbywało tak, o ile ja wiem, jak te szczegóły technicznie wyglądały, że po prostu akta były plombowane w pudłach, przenoszone do wydzielonej części Komendy Wojewódzkiej Policji. Myśmy później nazwali ją ze względu na warunki tam panujące Kurskiem. Kto pamięta, prawda, wtedy głośna sprawa zatonięcia rosyjskiego okrętu atomowego, podwodnego. To właśnie tak, no, było porównywalne pomieszczenia niskie, bez możliwości otwarcia okien, dość ponuro tam było. Gorąco, bez wentylacji, ale wszyscy pracowali z ogromnym entuzjazmem. A pan pracował wtedy jako... Ja pracowałem w ogóle w Biurze Edukacji. Byłem w tym pionie naukowym, natomiast no, Janusz też bardzo to konsekwentnie prowadził, że wszyscy pracownicy w miarę potrzeby, poza prokuratorami oczywiście, brali udział w działaniach najważniejszych. I jednym z takich właśnie działań to było przejmowanie i opracowywanie nawet potem jakieś wstępne tego zasobu archiwalnego. I ten zasób właśnie po tym, jak został przeniesiony najpierw do tej części wydzielonej Komendy Wojewódzkiej Policji, potem dzięki współpracy z panem dyrektorem Nawrockim, który był dyrektorem oddziału rzeszowskiego i miał już siedzibę, miał magazyny, były przewożone do Rzeszowa. A potem były z kolei przywożone z Rzeszowa i jak gdyby przejmowane teczka po teczce już z udziałem funkcjonariuszy służb i odpowiednio tam opisywane, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I no, z tym się wiązało oczywiście przerzucanie tam i z powrotem w różnych kierunkach, bo również do udostępnień, bo tam już się odbywały też pierwsze udostępnienia, na przykład do celów naukowych, pamiętam, sam tam korzystałem z akt. Dużych ilości właśnie archiwaliów, wtedy to wszystko było ściśle tajne, więc pod konwojem, z bronią, ale dla nas to był tak zwany fitness, ponieważ się pracowało po parę godzin, żeby zapakować taką
dużą ciężarówkę tymi jelczami, żeśmy to wozili, pamiętam, więc tam dużo wchodziło tego. To trwało zawsze parę godzin, trzeba było zapakować w Krakowie, wypakować w Rzeszowie, albo zapakować w Rzeszowie, wypakować w Krakowie, a potem udało się uzyskać już siedzibę, tu wybiegam troszkę naprzód, w Wieliczce i trzeba było to z kolei przewieźć do Wieliczki. Właśnie, bo ta Wieliczka to rzeczywiście była dość duża inwestycja, ten zabytkowy pałac Konopków w samym centrum Wieliczki, całkowicie zdegradowany budynek przed zainteresowaniem się tym budynkiem IPN-u. Jakieś szczegóły tej w sumie dość pokaźnej inwestycji, wielki bunkier archiwalny zbudowany przed budynkiem dodatkowo? No, zacząłbym od tego znanego powiedzenia, że wśród serdecznych przyjaciół psy zające zjadły, bo to było tak, że wszyscy byli bardzo życzliwi w Krakowie na każdym poziomie, ale jak przychodziło co do czego, to się okazywało, że oddział siedziby stale nie ma, a miesiące mijały. No to był już taki moment, gdzie podobno tylko wszystko zależało od podpisu ministra obrony narodowej, którym wtedy był Bronisław Komorowski. Też ten podpis nie został złożony, bo mieliśmy przejąć mienie wojskowe na siedzibę. I wtedy dzięki inicjatywie posła WSU ówczesnego Zygmunta Zaremskiego Wieliczka zaproponowała swoje mienie, czyli właśnie ten zrujnowany Pałac Konopków, który został oddany tam na pewnych warunkach właśnie Skarbowi Państwa. I potem na początku, w kwietniu 2001 roku dokładnie, oddział przejął ten zrujnowany budynek jako siedzibę archiwum przede wszystkim. Rozpoczął remont, zbudował podziemny 600 metrów kwadratowych bunkier pod tym pałacem, czy obok częściowo tego pałacu, gdzie znajduje się archiwum, w sumie 8 km półek. I remont trwał tam mniej więcej do 2003 roku, a już w grudniu 2002 było gotowe archiwum i żeśmy zaczęli właśnie przenosić tam materiały. I znowu taka determinacja Janusza, bo to wszystko są działania niekonwencjonalne i powiedziałbym wbrew pewnemu duchowi, który nawet wtedy panował w Instytucie, uznał, że nie tylko zadowolimy się tym, że to przejmiemy od dotychczasowych dysponentów, ale że trzeba jak najszybciej te akta rozpoznać, co w nich jest i w miarę możliwości opracować. Pierwszy zaczął tworzyć jakąś namiastkę inwentarza, ale właśnie znowu to ciekawe, ponieważ archiwiści mieli swoje zadania, które tam ustawa narzucała, przecież przeróżne sprawdzenia dla instytucji i osób, użył do tego celu pracowników Biura Edukacji. I dzięki temu to nam bardzo zaprocentowało. Myśmy mieli rozpoznany świetnie zasób, ponieważ każdy pracownik siedział w archiwum i teczka po teczce przeglądał, co w nich jest i opisywał. Specjalną mieliśmy tam bazę, którą potem archiwiści przejęli. Właśnie, bo to chyba był w ogóle jakiś jeden z pierwszych takich innowacyjnych na skalę IPN-u projektów digitalizacyjnych, prawda? Też, w jakiś również sposób wprowadzenie tego do również cyfrowego. To się wiązało z olbrzymimi oporami z różnych stron, nawet w samym archiwum. Niemniej jednak Janusz, no, który był człowiekiem bardzo zdecydowanym i zdeterminowanym, jeśli coś postanowił, to tak było, doprowadził do tego, że rzeczywiście ten zasób archiwalny został stosunkowo szybko dość dobrze rozpoznany i opisany. A jak wyglądało pozyskiwanie pracowników? Jak się ta procedura odbywała? To też był jakiś autorski pomysł, czy ona była standardowa do całego instytutu? Nie wiem, jak było gdzie indziej, ale mogę powiedzieć, jak było w oddziale krakowskim. Na pewno jednymi z pierwszych pracowników byli oczywiście ludzie, których Janusz znał z wcześniejszej współpracy albo z podziemia, z działalności edukacyjnej. Na przykład, jeśli mówimy o pionie edukacji, to trafili tam ludzie, którzy na przykład byli zaangażowani w edukację jeszcze niezależną w latach 80. albo później ludzie z redakcji zeszytów historycznych WiN-u, których redaktorem Janusz był od 94 roku. I których egzemplarze można zobaczyć też na wystawie. Tak.
Zresztą akurat jeśli chodzi o autorów, już nie redaktorów, ale autorów w ogóle piszących do zeszytów historycznych WiN-u, to olbrzymia część tych młodych piszących znalazła zatrudnienie w IPN-ie. No wszyscy ci, którzy potem stali się czołowymi znawcami podziemia niepodległościowego, a którzy w latach 90. bardzo często w zeszytach debiutowali. A gdzieś w tych wspomnieniach da się wyczytać takie hasło casting. No to była z kolei jeszcze, wydaje mi się, że to dotyczyło przede wszystkim archiwum, bo BEP był dobierany tak stopniowo po kolei, aczkolwiek też to były rozmowy, natomiast jeśli chodzi o archiwum, to ja pamiętam właśnie, ponieważ nasz pokój BEP był sąsiadowo z gabinetem dyrektora, jak tam przez kolejne miesiące taki sznureczek ludzi się przewijał, ludzie siedzieli pod drzwiami, czekali na wezwanie i tam się odbywały właśnie rozmowy. Znaczy, Janusz osobiście przyjmował każdego pracownika. On znał wszystkich, prawda? I on decydował po rozmowie, ta osoba będzie pracować. A jeżeli chodzi o te działania już takie, z których mi Pan chyba najlepiej będzie pamiętał odnośnie nowego podejścia edukacyjnego, bo tu pojawiły się takie kwestie jak współpraca z prasą, z Dziennikiem Polskim, prawda, regularna, czy też wystawy, również też plenerowe wystawy, własna seria wydawnicza, publikacje, jak wtedy Janusz Kurtyka do tego podchodził i jak wyglądało to w porównaniu z innymi oddziałami? No, można powiedzieć, wszystko zostało już przedstawione. No to było, można powiedzieć, wszystko pierwsze, nowe z przełamywaniem oporów centralnych, mówiąc w największym skrócie. Janusz był naukowcem z krwi i kości, ale też znowu pewnie bazując na swoich doświadczeniach z lat 80. z oświaty niezależnej, wiedział, jak ważna jest popularyzacja. Dlatego uważał, że każdy temat po opracowaniu naukowym, właśnie ta kolejność była też ważna, po opracowaniu naukowym powinien jak najszybciej być popularyzowany. I w 2003 roku już uruchomił stałą kolumnę cotygodniową w największym regionalnym dzienniku, czyli Dzienniku Polskim. Docieraliśmy dzięki temu do całej Małopolski z naszymi tekstami, ale potem z tych z kolei tekstów zebranych były wydawane książeczki, które też, no znowu jakby mogły być dystrybuowane gdzie indziej, docierać do nieco innego kręgu ludzi. Janusz też zainicjował wystawy plenerowe. Od 2001 roku, równolegle z tym, jak się to zaczęło w centrali, zaczął wydawać książki w serii właśnie własnej, we własnej szacie graficznej w oddziale krakowskim. I bardzo szybko się okazało, że no, tych książek jest bardzo dużo, że nawet przyjmujemy jakby produkcję z innych oddziałów. Wydrukowaliśmy książki kolegów z Wrocławia, z Katowic, zanim oni też nie uruchomili swoich własnych serii, ale parę lat później. Bo na przykład centrala dużo robiła to wolniej. No, nie była też w stanie, prawda, jakby nadążyć, no to z różnych powodów, ale myśmy działali bardzo dynamicznie, zresztą współpracując z różnymi wydawnictwami. To też się nie opierało tylko jakby na pracy oddziału. Chodziło o to, żeby my dajemy wiedzę, a ci, którzy się znają na wydawaniu książek, niech to robią, niech własne pieniądze w to inwestują. A też z tymi początkami pracy, czy w ogóle z pracą Janusza Kurtyki w oddziale krakowskim wiąże się inicjatywa, która chyba w tym przystanku, w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli w przystanku historii, jest bardzo mocno eksponowana na wejściu. Jest galeria portretów osób, które utrzymały Nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej. To również jest inicjatywa, która wtedy powstała. Tak, no to jest kolejna rzecz, o której trzeba koniecznie powiedzieć. Janusz bardzo cenił pierwszego dyrektora archiwum, czyli Grzegorza Jakubowskiego, który też miał chyba podobną wizję, na ile ja się bardzo krótko
raz czy dwa z nim zetknąłem, ale też był takim człowiekiem, który wiedział, że to trzeba szybko przejąć te archiwalia, że trzeba je jak najszybciej udostępniać. Janusz się z nim, z tego co wiem, bardzo dobrze rozumiał i kiedy Grzegorz Jakubowski nagle zmarł, to właśnie dla uczczenia też jego imieniem nazwano przecież tą nagrodę, zaproponował przyznawanie Nagrody Kustosza Pamięci Narodowej tym, którzy w pierwszej jakby wersji też zbierali archiwalia, też prowadzili tego typu badania niezależnie, a potem to jakby szerzej troszeczkę przyjęto, po prostu prowadzili działalność podobną jak Instytut Pamięci Narodowej, ale społecznie. I pierwszymi laureatami zostali Elżbieta Zawadzka, Andrzej Zarzuski i profesor Tomasz Strzębosz. Zresztą to pierwsze nadanie nagrody, wręczenie nagrody odbyło się w Krakowie właśnie. Janusz był od początku w kapitule, no i bardzo mocno się tą sprawą zawsze interesował i ważne to było dla niego, żeby doceniać tych ludzi, którzy w czasach niekoniecznie sprzyjających właśnie podobnymi ideami się kierowali, czy przed rokiem 89, czy nawet, czy po nim, bo też trzeba pamiętać, że lata 90. to był zupełnie inny klimat dla badania historii, tej szczególnie najnowszej, prawda? Wiemy, jak wyglądała sprawa lustracji tajnych współpracowników w latach 90., jak negatywną kampanię w mediach prowadzono przeciwko ujawnianiu tych ludzi, jak próbowano zacierać, kto był bohaterem, kto był zdrajcą. I tutaj znowu nasuwa mi się kolejna rzecz, którą Janusz jako pierwszy zaproponował. To była słynna później sprawa Twarzy Bezpieki. To właśnie w oddziale krakowskim Janusz zaproponował taką wystawę i opracowanie informatora personalnego towarzyszącego, to był taki pretekst, można powiedzieć, do wydania tego informatora z obsadą, ale też ze zdjęciami właśnie tych wszystkich ubeków, którzy sprawowali funkcje kierownicze i w Urzędzie Bezpieczeństwa, i w Służbie Bezpieczeństwa aż po rok 89. I potem ta inicjatywa została podjęta w skali całego Instytutu, no i praktycznie we wszystkich oddziałach tego typu wystawy czy informatory zostały wydane. Teraz chciałbym zapytać, bo było już to wspomniane, ale chciałbym, żeby kolejny nasz gość, czyli pan dr Zbigniew Dabrowski, przybliżył nam tą ścisłą wtedy współpracę pomiędzy oddziałem rzeszowskim, który wówczas kierował, a oddziałem krakowskim, oraz też kwestie związane z problemami na linii relacji pomiędzy powstającym IPN-em, a tymi, którzy dotychczas wcześniej byli dysponentami tych archiwaliów. Bardzo proszę. Doktor Fraszyk już wspomniał o tym początku, tych siedmiężnych czasach powstawania Instytutu. Oczywiście podobnie do uczęczy, tak jak prawie było w Rzeszowie. Rzeszów miał to szczęście, że w miarę szybko udało się załatwić obiekt docelowy, w którym zresztą oddział rzeszowski IPN pracuje do dziś dnia, ale początki były naprawdę ciężkie, że nie sposób oderwać początku IPN-u od ówczesnego kontekstu politycznego. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej uchwalona została już w 1998 roku. Był to jeden ze sztandarowych projektów ABS-u, a właściwie Solidarności i osobiście przewodniczącego Mariana Krzaklewskiego. Natomiast sam Instytut konstytuował się dopiero 30 czerwca 2000 roku z chwilą wyboru pierwszego prezesa, którym został profesor, senator ówczesny z Unii Wolności Leon Kietz. Pośpiech w przejmowaniu akt wynikał z tego, że w 2000 roku, mówiąc kolokwialnie, zaczęła się walić koalicja rządząca, czyli AWS, Unia Wolności, i wszystko wskazywało na to, że władza w 2001 roku przejmie Sojusz Lewicy Demokratycznej, który oczywiście zapatrywał się bardzo negatywnie na
powstanie i działalność Instytutu Pamięci Narodowej, więc trzeba było, korzystając z okazji, że Instytut powstał, ukonstytuował się w końcu czerwca 2000 roku, z drugiej strony służba, kierownictwo służb było z nadania koalicji AWS Unia Wolności, więc istniała szansa, że w czasie do jesieni 2001 roku wszystkie te akta po prostu znajdą się w dyspozycji Instytutu Pamięci Narodowej. Problem był logistyczny. Oczywiście trzeba było zapewnić obiekty, które zdolne byłyby do przejmowania takiej ilości materiałów. A to były no, kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych. Jak już powiedziałem, że miał to szczęście, że włodarze miasta i osoby, które decydowały o siedzibie, jakoś bardzo szybko zawarli pewien konsensus i po krótkim okresie, kiedy podobnie jak w Krakowie, w czterech pokojach w sądzie apelacyjnym, wcześniej w tak zwanym Białym Domku, czyli siedzibie Komitetu Wojewódzkiego PZP, gdzie mieścił się po 90 roku sąd apelacyjny i była komisja badania zbrodni, miała cztery pokoje użyczone i w tych czterech pokojach od 10 listopada, bo Instytut Rzeszowy powstał 2 października z dniem nominacji mojej osoby na dyrektora oddziału, od 10 listopada pracowały 43 osoby w tych czterech pokojach. To były początki. Natomiast siedzibę IPN ostatecznie znalazł w budynku Horteksu rzeszowskiego, który to budynek był prywatnym interesem rodziny Kruczków. Jak ktoś może pamięta, Władysław Kruczek był członek biura politycznego, pierwszy sekretarz KABU PZPR w Rzeszowie, trochę ironii historii, najpierw budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR, a później Horteks Kruczków. Więc mówię, te początki były bardzo ciężkie, ale adaptacja budynku zakończyła się w lutym 2001 roku i od razu, przynajmniej jeżeli chodzi o akta rzeszowskie, akta z Delegatury Urzędu Ochrony Państwa i z wszystkich, z policji, z sądu, z prokuratury zaczęły bardzo szybko spływać, a później zaczęła się ta operacja przewożenia akt z Krakowa, który nie miał swojej siedziby do czasu wybudowania czy remontu Pałacu Kronopków w Bielicy. Trochę pozwolę sobie na ironię, chociaż z Januszem znaliśmy się od drugiej połowy lat 90., jeszcze nie przypuszczając, że obaj będziemy pierwszymi dyrektorami takiej instytucji jak Instytut Pamięci Narodowej. On w Krakowie, ja w Rzeszowie, ale jak na etapie tworzenia się ustawy środowisko krakowskie, nie mówię osobiście o Januszu Kurtyce, ale środowisko historyków krakowskich oponowało przeciwko powstaniu oddziału w Rzeszowie, mówiąc, że gdzie to w Rzeszowie oddział, w Kraków wszystko sobie zagospodaruje, wszystko sobie weźmie i tak dalej. Po co w Rzeszowie to w ogóle jakieś grajdą tutaj, a tutaj Kraków. No i potem się okazało, że gdyby nie pomoc Rzeszowa, to Kraków zostałby bez akt, bo myśmy sobie to bardzo szybko składnie załatwili i rzeczywiście ta operacja, pamiętam te jęcze na sygnale w centrum, bo budynek Horteksu, obecny budynek oddziału IPN jest tuż koło ratusza, koło rynku rzeszowskiego, więc te ogromne jęcze na sygnałach świetnych, konicznych, wjeżdżające tam do tego centrum, ludzie w ogóle myśleli, że stan wojenny następny, a to tylko akta z Krakowa przyjechały. W każdym razie udało się do czasu rzeczywiście przejęcia jesienią 2001 roku władzy przez Sojusz Lewicy Demokratycznej Koalicji SLD-PSL przejąć zdecydowaną większość akt. Nawet te akta, które znalazły się później w tak zwanym zbiorze zastrzeżonym. Inną sprawą jest oczywiście segregacja tych akt i umieszczenie takiej ilości materiałów byłych służb komunistycznych w zbiorze zastrzeżonym, ale to już rozumiem, że jeszcze będziemy... Proszę? Problem jest rozwiązany, natomiast myślę, że nie są znane przyczyny dlaczego tak było. Otóż pierwszy prezes IPN-u, profesor Leon Kieres, trochę się bał IPN-u. Bał się, to co było widoczne w rozmowie z nami, z dyrektorami, on po prostu bał się tych teczek.
Kiedyś powstał nawet taki pomysł ewakuacji na wypadek W, czyli wojny, tak? Każda instytucja przygotowuje taki plan, więc Instytut też został zobowiązany do przygotowania takiego planu i zobaczyłem, że tam po prostu było zalanie betonem tego wszystkiego. Więc to są fakty, proszę Państwa. On się bał tych teczek, bał się tego, co tam może znaleźć, bał się tego, że historia może troszeczkę inaczej wyglądać niż wiedza, którą on posiada. Zresztą rzeczywiście tak się stało. Był bardzo przerażony po wyborczym zwycięstwie Sojuszu, kiedy to prezydentem był jeszcze Aleksander Kwaśniewski. Był bardzo przejęty swoją rolą i na wielu teczkach, później jak już byłem dyrektorem archiwum w centrali, to widziałem jego osobistą adnotację, bez jego zgody w ogóle nie wypożyczać, nie otwierać i właściwie to najlepiej zjeść, połknąć i zapomnieć. A ty jak wspominasz te czasy, takie bardziej rodzinne, pewne kulisy, których tutaj panowie i współpracownicy nie mogą przybliżyć, co można powiedzieć o tym? To takie zdobywanie Dzikiego Zachodu trochę, przez Janusza przenoszone na grunt rodziny, bo wszystkie takie zupełnie niestandardowe procedury, decyzje, które dopasowywał, wszystko to wywołało ogromne emocje, nie było przecież za bardzo wiadomo, jak się zachować w danych sytuacjach. Rzeczywiście zagrożenie, że za chwilę nie będzie można zrealizować ustawy, czyli nie zdążą przejąć tych akt, nie zdążą przejąć, zabezpieczyć. To działanie było pod ogromną presją, bo taka, a nie inna była wtedy scena polityczna. Ogromne kłopoty z uzyskaniem siedziby. Ja już się tym strasznie martwił. Strasznie się martwił, że Kraków właściwie zamknął się. To było chodzenie od jednej władzy do drugiej. Żebranie o siedziby, odrzucanie, to właściwie takie niechciane dziecko, cały czas ten oddział w Krakowie i rzeczywiście ta Wieliczka była wielką szansą, także na budowie był sam bardzo często z takimi problemami budowlanymi sensu stricte przychodził do domu. Pamiętam, że czasem było tak, że była też taka gonitwa z czasem i z finansami. W związku z tym, że ja z reguły trzymałam te finanse domowe, no to Janusz pewnego dnia przyszedł do domu i mówi, że musiał z naszymi pieniędzmi domowymi zapłacić za drzwi, jedne drzwi do Pałacu Konopków, bo brakło pieniędzy w IPN-ie. Nie wywołało to mojego zachwytu, jak się łatwo domyśleć. Tam w tym pałacu był problem taki technologiczny budowy rzeczywiście tego podziemia archiwalnego. Wchodziła nieustająco woda. Trzeba było przeprowadzać jakby odwodnienie, jedno, drugie. Osobiście bardzo zaangażowany emocjonalnie i cały czas te emocje przynosił do domu, ale to też było takie bardzo konstruktywne i w jakiś tam sposób motywujące pozytywnie zarówno jego, jak i, no i rodzinę, bo mieliśmy świadomość, że tworzymy zupełnie nową jakość, tworzymy coś zupełnie nowego, wnosimy jakby taki nasz wkład do budowy nowej rzeczywistości polskiej, która się wtedy tworzyła. To właśnie taki może taki zwykły, taki prosty, no ale zawsze pozytywny. Dobrze, to myślę, że tą pierwszą część związaną z okresem krakowskim, tym podsumowaniem można by zamknąć. W 2005 roku Janusz Kurtyka zostaje prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Centrali. Jak mówił o tej instytucji, co pisał? Janusz miał bardzo konkretną wizję misji Instytutu Pamięci Narodowej i wychodził z założenia, to rzeczywiście wtedy powtarzał, że albo przez taki czas, że albo zostanie
prezesem IPN-u albo odejdzie w ogóle z pracy w IPN-ie, bo w żaden sposób się nie zmieści w narzuconych ograniczeniach, które płynęły z centrali z Warszawy. On to widział tę instytucję jako instytucję potężną. Miał bardzo konkretną wizję i tą wizję przedstawił kolegium w 2005 roku. Bardzo wyraziście do tej wizji zdołał przekonać kolegium. Mam tutaj przy sobie, ale nie będę pokazywać, taki kilkunastostronicowy dokument tego opracowania, które wtedy przedstawił. Ale ten dokument kończy się słowami bardzo znamiennymi dla Janusza. Sądzić można, iż pamięć i sprawiedliwość będą celami działań IPN w sposób najpełniejszy wtedy, gdy obowiązywać będzie zasada wolności słowa, wolności badań naukowych i jawności. To zresztą przyświecało mu cały czas i cały czas do takich właśnie kryteriów dążył. Grajewski kiedyś powiedział, że był wyjątkowo samodzielnym i niezależnym urzędnikiem, ale myślę, że ten okres kadencji 2005-2010 chyba bardzo trafnie podsumował Filip Musiał. Tutaj sobie pozwolę przeczytać jego wypowiedź na temat właśnie Janusza. Janusz Kurtyka w latach 2005-2010 jako prezes IPN był w pierwszej dekadzie XXI wieku jednym z ważniejszych uczestników polskiej debaty publicznej, a zwłaszcza tego nurtu dyskursu historycznego, który koncentrował się na procesach wychodzenia z komunizmu oraz powinnościach państwa w tym zakresie. Nie było to jego celem. Niemniej styl prezesury Kurtyki sprawiał, że trudno było się nie odnosić do jego wypowiedzi czy działań kierowanego przez niego Instytutu. Był postacią charyzmatyczną, stawiał tezy jednoznaczne, które potrafił wykładać klarownie i skutecznie ich bronić. I to rzeczywiście był styl prowadzenia instytucji przez mojego męża. Jest też jeszcze jeden cytat. On pisał, że IPN jest jedyną instytucją, która może podejmować tematy społecznie i naukowo ważne i wywołujące wielkie emocje. Jeśli poważnie traktujemy misję Instytutu, nie możemy udawać, że nie ma problemów. To, co mówię, jest romantyzmem, ale uważam, że instytucje powinny działać realnie, a zadaniem IPN jest badanie bezpieki i ukazywanie problemów najnowszej historii Polski. I jakby tym cytatem chciałem wprowadzić pytanie do pana profesora Żaryna. Pan w tamtym okresie funkcjonował w miejscu, które było tym stykiem Instytutu i Społeczeństwa, jako szef Biura Edukacji Publicznej. IPN tamtego czasu nie tylko tematy lustracyjne, zwłaszcza dla Janusza Kurtyki to nie było najważniejsze, to trzeba było robić, bo to wynikało z ustawy, natomiast przede wszystkim chciał tą historię Polski wyprostować, pokazać jak było, napisać prawdę. Jak pan wspomina tamten czas? Ja zaraz odpowiem oczywiście na to pytanie, natomiast chcę tylko zacząć od tego, że gdy Janusz Kurtyka został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i przyjechał do Warszawy, to w dużej mierze w Warszawie, czyli w tej centrali, tutaj często to słowo się pojawiało w pejoratywnym znaczeniu, był postrzegany jako ta osoba, która dokona rewolucji. Dokona rewolucji, bo przyjechał szef oddziału krakowskiego, który był, nie chcę powiedzieć, że czarną owcą IPN-u z perspektywy centrali, ale był tym, wobec którego centrala miała ustawicznie jakieś, delikatnie mówiąc, zastrzeżenia. Zastrzeżenia polegające generalnie na tym w latach 2000-2005, że Janusz się nie słuchał. I główne zastrzeżenie polegało na tym, że jakby wbrew
intencji ustawodawcy, gdzie istniała bardzo trudna do zdefiniowania w praktyce taka równowaga między kompetencjami prezesa a pionami z jednej strony. W przypadku akurat mnie, ja byłem od 2000 roku zatrudniony w Biurze Edukacji Publicznej, którego szefem był profesor Paweł Machcewicz, a z drugiej strony ci szefowie pionów mieli być w pewnej dynamicznej takiej kooperacji z dyrektorami oddziałów, gdzie między innymi istniał też komponent Biura Edukacji Publicznej, czyli oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej. Z perspektywy centrali Janusz w oddziale krakowskim w latach 2000-2005 robił swoje i w zasadzie pretensja centrali głównie polegała na tym, że nie słucha się. Ta rzeczywistość miała potem kolosalne znaczenie w momencie, kiedy w 2005 roku Janusz został prezesem. Bez wątpienia centrala w znacznej mierze, ci pracownicy różnych zresztą pionów, nie tylko Biura Edukacji Publicznej, liczyli na to, że wygra Janusz Krupski, czyli dotychczasowy wiceprezes, który jednym głosem przegrał z Januszem Kurtyką. Cała wielka potem jest historia, którą może też warto kiedyś przypomnieć, jak Janusz Kurtyka zostawał prezesem jako to jedyne, jak później mówiono wielokrotnie, dziecko PO-PiS-u, ale to nie jest takie proste, bo był postrzegany przede wszystkim jako człowiek Platformy Obywatelskiej krakowskiej, a konkretnie jako człowiek Jana Marii Rokity. Prawo i Sprawiedliwość początkowo dość, tak mówiąc brzydko, obwąchiwało Janusza. Taka jest przynajmniej bardzo wyraźna relacja jedynego człowieka, który mógł tę relację złożyć, czyli Andrzeja Grajewskiego, z tej pierwszej rozmowy Janusza Kurtyki z panem Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowy bardzo ważnej, jak się okazało, do której potem Jarosław Kaczyński przywiązywał tak dużą wagę, że zupełnie zmienił cały swój stosunek do Janusza, gdy zaczął go poznawać w latach 2005 do 2010 roku. Ta perspektywa warszawska, dlatego od niej zaczynam tą swoją odpowiedź, jest naprawdę bardzo istotna, ponieważ Kraków nie wiedział jak do końca i sam Janusz myślę, że nie wiedział jak do końca będzie mu w początkach trudno, właśnie dlatego, że nie był przyjęty w Warszawie z otwartymi ramionami. Taka była perspektywa. Przyjechał z Krakowa i przyjechał wraz z osobami, które były jego najbliższymi współpracownikami, czyli z Jankiem Basterem, ze Zbyszkiem właśnie jako dyrektorem pionu archiwalnego. I moja sytuacja była wyjątkowa, ponieważ w perspektywie centrali byłem jedynym w zasadzie dyrektorem, który został tymże dyrektorem, mówiąc oczywiście kolokwialnie, nie z układu Janusza Kurtyki. To znaczy nie byłem ani przyjacielem Janusza, ani nie byłem nawet bliskim kolegą. Myśmy się bardzo słabo w gruncie rzeczy znali do tego 2005 roku. I ja dzisiaj znam oczywiście kulisy tego, jak zostałem dyrektorem Biura Edukacji Publicznej, ale nie jest to może najciekawsze. Natomiast ciekawe jest to, że... To może jak będziecie dopytywać, to powiem tyle, ile wiem. Natomiast najważniejsza była pierwsza rozmowa nasza. Znaczy ja z Januszem miałem oczywiście kontakt wcześniejszy, bardzo sympatyczny, kiedy w centrali tam kierowałem jednym z projektów i
na kanwie tego centralnego projektu powstała Janusza znowu inicjatywa w oddziale krakowskim, gdzie Wojtek był jednym z głównych wykonawców tego dzieła, czyli słownik Konspiracja i Opór Społeczny, słownik osobowy, który do dzisiaj zresztą jest i funkcjonuje. Janusz miał napisać wstęp do tego słownika, to był 2002 rok. No i napisał ten wstęp w sposób rewelacyjny, ale to był też nasz pierwszy kontakt, gdzie on do mnie zadzwonił do Warszawy. Myśmy się wcześniej praktycznie nie znali, poza tym, że no jako historycy oczywiście wiedzieliśmy o swoim istnieniu. To był 2002 rok i powiedział mi, że słuchaj, tam musi być taki akapit o Kościele w tym wstępie. Ja tak za dobrze się na tym nie znam, a przynajmniej na pewno nie tak dobrze jak ty, no to podpowiedz mi, jak ten akapit powinien wyglądać. Oczywiście w tym wstępie jest doskonały to akapit, jak wiadomo, ale to na marginesie. I Janusz poradził się mnie, jak to dopisać, żeby było lepiej. I to był nasz pierwszy kontakt. Praktycznie jedyny do roku 2005, czyli do momentu, kiedy przyjechał w grudniu 2005 roku do Pułtuska, bo tam akurat żeśmy mieli takie spotkanie Biura Edukacji Publicznej z Pawłem Machcewiczem na czele. Pewnie też tam byłeś, ale nie? Nie byłeś. No Grudzie, a ty byłeś, dobrze. No Grudzie i parę osób tam było. Przyjechał nagle Janusz jako właśnie ten nominowany prezes Instytutu Pamięci Narodowej i podszedł do mnie i poprosił o rozmowę. I rozmowa trwała dosłownie, nie wiem, 2-3 minuty, nie dłużej. Powiedział mi Janusz, że słuchaj, mam dla ciebie taką propozycję, żebyś został dyrektorem Biura Edukacji Publicznej i proszę cię o... Znaczy, żebyś został, to nie było jeszcze powiedziane, że dyrektorem Biura Edukacji Publicznej, tylko jedną z ważniejszych funkcji w Instytucie Pamięci Narodowej. Potem była jeszcze rozmowa dotycząca tego, czy mam być dyrektorem Biura Edukacji Publicznej, czy wiceprezesem. No ostatecznie wyszło na to, że dyrektorem Biura Edukacji Publicznej, bo ja wybrałem to, a nie wiceprezesostwo. I uważałem, że dobrze wybrałem, ponieważ Biuro Edukacji Publicznej to była konkretna działalność, a zgodnie z ustawą wiceprezes to był ten delegowany przez sobie. Co to biuro teraz? No i teraz tak, dobrze. To jeszcze to jedno zdanie. I Janusz powiedział mi w zasadzie jedną rzecz tam w Pułtusku bardzo ważną, mianowicie i tylko żądam od ciebie jednego, mianowicie lojalności. I to słowo lojalność było bardzo ważnym, takim twardym słowem, polegającym na tym, że no Janusz też musiał mnie dopiero rozpoznać, dlatego że, tak jak mówię, myśmy się nie znali i ja byłem jedynym z Warszawy, czyli z obcego ciała z punktu widzenia Krakowa. Także moje funkcjonowanie w tym kierownictwie IPN-u było pewnego rodzaju sztucznością, a z drugiej strony było czymś, co miało spowodować pewien, jak rozumiałem decyzję Janusza, bo ona była oczywiście spowodowana innymi też czynnikami, ale jakąś próbą takiej aklimatyzacji tej Warszawy, tej centrali poprzez wybór dyrektora, który był wcześniej pracownikiem szeregowym, tam głównym specjalistą odpowiedzialnym za konkretne projekty. I to jeśli chodzi o tło takie niepolityczne, bo jest jeszcze tło polityczne, ale to na razie zostawmy. Natomiast pierwsza rzecz, którą Janusz zrobił, czego ja nie byłem świadom, rzecz jasna, bo nie znałem dobrze tej przeszłości krakowskiej, to praktycznie to, o czym mówił Wojtek na poziomie oddziału krakowskiego, to Janusz to przerzucił na teren całej Polski. To znaczy swoje doświadczenia krakowskie z tym niesamowitym dynamizmem wprowadził do Warszawy, a jednocześnie natychmiast nas wszystkich w Warszawie zdyscyplinował. I przykład tylko jeden tej dyscypliny, mianowicie ja zostałem dyrektorem Biura Edukacji Publicznej w styczniu 2006 roku i natychmiast Janusz zaproponował, oczywiście to się odbywało w jakichś dyskusjach, ale on był tutaj stroną ewidentnie wiodącą, cały szereg nowych projektów, zarówno badawczych, wystawienniczych,
właśnie na przykład Twarze Bezpieki, które stały się jednym z tych flagowych projektów wystaw na poziomie całej Polski. Notabene nie było miejsca w Polsce, gdzie by dawne służby esbeckie nie niszczyły tej wystawy. To było też bardzo ciekawe zjawisko w przestrzeni ogólnopolskiej. W Bydgoszczy to się zaczęło i została ona natychmiast zniszczona, ponieważ okazało się, że długoletni samorządowiec z SLD z Bydgoszczy, to był ostatni szef Wydziału IV, czyli antykościelnego na terenie Bydgoszczy. Czegoś dziwnym trafem w życiorysie nie chciał się do tego przyznać. I nagle ta wystawa ujawniła, no i dziwnym trafem nie spodobała się komuś i została albo oblana czymś, albo rozwalona. Za każdym razem bez przerwy, gdzieśmy nie pokazywali te twarze, to tam dochodziło do takiego właśnie wesołego aktu, no właśnie nie wandalizmu, tylko walki ideowej, która w tym tkwiła. I Janusz, jedną z pierwszych rzeczy obok tej właśnie takiej lawiny, która natychmiast została uruchomiona i wrzucona na barki wszystkich pracowników, także Biura Edukacji Publicznej, to obarczył mnie konkretnie też pewnym natychmiastowym zadaniem. Mianowicie 4 lipca 2006 roku mijała okrągła rocznica pogromu kieleckiego. I w ramach tam 15 tysięcy innych zadań, a wierzcie mi, że dyrektor Biura Edukacji Publicznej nie mógł się lenić, bo o 2 w nocy też Janusz potrafił do niego zadzwonić, więc nie było dnia w gruncie rzeczy, w którym można było usiąść i coś napisać, to on mi powiedział, słuchaj, masz zrobić wszystko, jest dzisiaj 15 stycznia 2006, 4 lipca 2006 roku ma w Kielcach być promocja książki, której ty jesteś redaktorem. Książka ma być gotowa 6 miesięcy. Nikt jeszcze nie napisał słowa, żeby była jasność. W połowie stycznia. I to był taki sprawdzian dyrektora Biura Edukacji Publicznej, czy się nadaje, czy się nie nadaje. No, cykl produkcji książek, jak tutaj słusznie Wojtek mówił, bo było to sprawdzanie też wielu, wielu rzeczy przy okazji, taką jedną decyzją. Centrala była totalnie nieruchawa, jeśli chodzi o możliwości gospodarstwa pomocniczego, które próbowało wygrać z czasem i produkować książki. No a trzeba było w ciągu 3 miesięcy, każdy z nas musiał napisać konkretny artykuł. Musieliśmy znaleźć także prokuratora Kieleckiego, który nam przekazał materiały z Kielc i tak dalej, i tak dalej. Cała lawina problemów, które spowodowały, że można było się naprawdę omsknąć, a 4 lipca no, jest konkretną datą, nie da się zamienić na 5 lipca, tylko 4 i koniec. No i do tego 4 lipca oczywiście książka była gotowa, już w czerwcu była gotowa i żeśmy ją mogli zaprezentować. Opowiadam o tym, ponieważ Janusz wprowadził na teren Warszawy autentyczną taką dynamikę pracy, że ciężko było w gruncie rzeczy odetchnąć. I pamiętam, jak kolejny historyk z Biura Edukacji Publicznej otrzymywał 48 zadanie i mówiłem Januszowi, że słuchaj, to może daj spokój chociaż na tydzień, bo wszyscy opadną sił. No to po cichu mówił, że oczywiście jak wykonają 20 z tych 48, to będziemy się cieszyć, ale mają mieć świadomość, że 48 czeka ich. No i jeszcze jedna anegdotka, mianowicie różnica między Leonem Kieresem a Januszem Kurtyką w perspektywie warszawskiego 10-piętrowego czy tam 12-piętrowego budynku. Mianowicie Leon Kieres, jak ktoś miał wielkie szczęście, że pana profesora spotkał w windzie, to spotykał pana prezesa Kieresa w takiej sytuacji. Oglądał pan prezes buty i ciężko było nawiązać z panem prezesem kontakt. Z Kurtyką, jak ktoś wsiadał, to już była obawa natychmiastowa. Janusz zwracał się i mówił, miałeś wczoraj napisać artykuł. Dlaczego nie napisałeś? I to była ta różnica dramatyczna, która powodowała, że oczywiście Janusz miał niesamowity autorytet. Niewątpliwie ludzie się, wydaje mi się, że znaczna część ludzi się go bała. To był człowiek, który no, tworzył atmosferę taką, że on po prostu wszystko wie, o wszystkim pamięta i ma świadomość każdy pracownik,
że w gruncie rzeczy on dokładnie rozumie, co on w danej minucie swojej pracy robi. Nawet jak to jest niemożliwe, nieprawdopodobne, to, że tak powiem, logika nie jest tutaj podpowiadająca, tylko właśnie ta wizja autorytetu prezesa, który wszystko dokładnie w gruncie rzeczy rozumie. No, miał Janusz zresztą też i takie pomysły, na przykład kiedy pytał mnie się, kto by mógł tak dobrze napisać artykuł o aparacie bezpieczeństwa wobec cerkwi prawosławnej, nie było to łatwe. Więc ja mówię, że jest taki historyk w Białymstoku, oni jeszcze się za dobrze nie znali, czyli dzisiaj już profesor po habilitacji, czyli Krzysztof Sychowicz. No i Janusz mówi, no to dzwoń do niego. No więc ja komórkę dzwonię, mówię, Krzysztofie, słuchaj, jest propozycja jednoznaczna, żebyś napisał taki artykuł dotyczący cerkwi prawosławnej i aparatu bezpieczeństwa, szczególnie białostockiego na terenie, a szczegóły to ci kto inny opowie. I oddaję telefon, a ja mówię, tu prezes Janusz Kurtyka, panie doktorze, za miesiąc artykuł ma być gotowy, zadzwonię. No i Krzysztof Sychowicz, który wszystkiego się spodziewał, ale nie tego, że nagle prezes wielki z Warszawy do jakiegoś małego doktora gdzieś tam w Łomży zadzwonił. No i za miesiąc był telefon, ale nie musiał już być tego telefonu, dlatego że artykuł był po prostu gotowy, bo musiał być gotowy. Więc to jest to wejście smoka krakowskiego na teren Warszawy, który to Janusz no, niesamowicie zmienił perspektywę pracy IPN-u i wszyscy żeśmy bez wątpienia byli pracownikami wielkiej instytucji, która to instytucja nabrała takiego rozpędu, że ciężko było tą lokomotywę powstrzymać. Praktycznie codziennie było jakieś wydarzenie, czy natury edukacyjnej, czy naukowej, czy wystawienniczej. Właśnie te plenerowe wystawy, które w Krakowie Janusz zaczął, no to Warszawa została też zajęta tymi wystawami. No właśnie między innymi Twarze Bezpieki na Walejach Ujazdowskich naprzeciwko Ministerstwa Sprawiedliwości. Wielki szpaler, tłumy ludzi chodzących i patrzących na tych strasznych ludzi. To może tyle, nie wiem, bo i tak gadam. Dodać. Warto jedną rzecz dodać. Właściwie to nie padło tutaj. To wszystko było możliwe dzięki temu, czy to wszystko, czyli zaangażowanie ludzi i ten posłuch, autorytet, że Janusz przede wszystkim wymagał od siebie. To nie było tak, że on był satrapą, który gnębił, prawda, wszystko wiedział, albo przynajmniej wszystkim się wydawało, że on wszystko widzi i wie. Tylko to wynikało z tego, że on przede wszystkim wymagał od siebie, można powiedzieć, pracował tak jak każdy pracownik, a jeszcze, prawda, parę razy więcej dodatkowo. I on wszystko to, co inni robili, też robił. Bo na przykład jak był fitness, to dyrektor oddziału też w tym brał udział, tak jak każdy szeregowy pracownik. No po prostu wszystkie ręce na pokład, prawda? To od ochroniarzy po dyrektora wszyscy przerzucali te pudła z aktami. I to dotyczyło właśnie, był na budowie, sam pamiętam taką z nim wizytę, jak jeszcze ten pałac był kompletnie zrujnowany, byłem przerażony, bo akurat z racji swoich doświadczeń wiem, jak się latami ciągnęła rewaloryzacja zabytków i po prostu w tych totalnych ruinach, to myślę, że my nigdy tam się nie wprowadzimy, bo była cały czas perspektywa, że instytut zostanie zlikwidowany zaraz. Tymczasem właśnie błyskawicznie w ciągu mniej więcej półtora roku archiwa tam się znalazły już na miejscu w magazynie. Także, no oczywiście już nie mówię o tym, jak Janusz pisał i jak potrafił błyskawicznie teksty konstruować, jak interesował się pracą w archiwum, bo tutaj pewnie by Zbyszek mógł powiedzieć. Po prostu był wszędzie, znał każde miejsce w instytucie i dzięki temu ludzie no, mogli i musieli go słuchać, prawda? I podporządkowywali mu się, bo to nie był jakiś autorytet taki sztuczny, tylko naturalny zupełnie. No, zdecydowanie autorytet naturalny. Ja pamiętam na przykład takie coroczne wizytacje
kierownictwa w Sejmie, gdzie Janusz nas zabierał ze sobą, Zbyszek też tam w tym uczestniczył. I myśmy stanowili, no, w gruncie rzeczy dekoracje, ponieważ Janusz znał odpowiedzi na 100% pytań. To znaczy myśmy oczywiście byli i towarzyszyli, ale jakiś poseł z dalekiego, nie wiem, szczecińskiego regionu miał pytanie dotyczące jakiegoś epizodu zupełnego historycznego na terenie tamtej rzeczywistości. Janusz doskonale odpowiadał. Następny z poseł, akurat go interesował partyzant pod drzewem rzeszowskim. Proszę bardzo, o tym drzewie też możemy porozmawiać. Okazywało się, że ma wiedzę tak kompletną, że ci wszyscy rozmówcy, no, byli ewidentnie zawsze pod olbrzymim wrażeniem jego wiedzy, jego właśnie autorytetu. I to siłą rzeczy skutkowało taką większą dyspozycyjnością pracowników IPN-u. Ale bez wątpienia także miał ten dar jako szef, jako prezes na terenie Warszawy i całej Polski, rzecz jasna, że przećwiczył na Krakowie, jak rozumiem, różnego rodzaju pomysły i wprowadzał je na teren całego IPN-u z wyraźną świadomością. To słowo jeszcze nie padło, a wydaje mi się, że powinno jednak paść, chociaż nie wiem, czy Janusz używał tego słowa, przynajmniej może w rodzinnych relacjach, ale nie na zewnątrz, że jednak on Instytut Pamięci Narodowej traktował jako instytucję, która ma do wypełnienia misję. A ta misja podstawowa to jest oczywiście to, co jest zapisane w ustawie o IPN-ie, czyli zadośćuczynienie, czyli ta sprawiedliwość i ta pamięć, to jest to z tego cytatu tutaj bardzo ważne. Ale to nie do końca tylko o to chodziło. W tych rozmowach, które żeśmy ze sobą prowadzili, to ewidentnie chodziło o budowanie demokratycznego, wolnego narodu polskiego. To znaczy misja IPN-u polegała na tym, że im więcej Polacy będą mieli autentycznej wiedzy, autentycznego rozpoznania dotyczącego własnej przeszłości i w związku z tym będą w stanie zbudować także swoje biografie w oparciu o ten przekaz historyczny, tym będą ludźmi wolniejszymi i jako ludzie wolni będą w związku z tym uczestnikami autentycznie demokratycznego państwa, nie tylko z nazwy, która to demokracja w latach 90. coraz bardziej jawiła się jako pozorny kształt ustrojowy, pod którym istnieje mafijna rzeczywistość w gruncie rzeczy i w dużej mierze gospodarcza mafijność wprowadzona przez służby specjalne esbeckie, jeszcze mafijność i wszelkie te pokłady burzące w gruncie rzeczy naturalne funkcjonowanie systemu demokratycznego. I właśnie IPN miał być tą instytucją, tą machiną uświadamiającą Polakom poprzez pokazanie, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło w tej naszej perspektywie historycznej, zadanie zdemokratyzowania społeczeństwa polskiego. To słowo demokratyzacja w rozumieniu takim autentycznym, a nie koniecznie z punktu widzenia partyjnych czyichkolwiek interesów, bo to nie chodziło o partie polityczne, tylko chodziło właśnie o wydźwignięcie się z tego PRL-owskiego zakłamania, niewiedzy, czyli możliwością manipulowania ludźmi, którzy są uczestnikami w związku z tym niepełnymi życia publicznego, wbrew deklaracjom konstytucyjnym. Janusz powtarzał bardzo często, że archiwum jest sercem IPN-u, że archiwum jest częścią IPN-u najważniejszą, że od niego się wszystko zaczyna. Przerażony był stanem archiwów w centrali w Warszawie. Myślę, że ogromnym zaufaniem obdarzył Ciebie, Zbyszku, powierzając Ci bardzo trudne zadanie, doprowadzenie tego archiwum do takiej formy, żeby ono mogło zacząć funkcjonować normalnie, ale też organizacji całego tego archiwum, no i właściwie całego też procederu przy
przyjmowania, udostępniania tych akt. To było chyba, myślę, że jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań, jakie sobie postawił, no i przy okazji również i tobie. Tak, było przejęte. Chodziło tylko o uporządkowanie, jak najszybsze udostępnienie tych akt tym, którzy oczywiście o to wnosili. Na sekundę jeszcze chciałem wrócić do tego, jak Janusz został prezesem. Oczywiście rzeczywiście tutaj uśmiechali się kulisy tego, bardzo byłyby dobrej książki. Janusz od pewnego czasu już zaczął myśleć o prezesurze. To wynikało między innymi z bezwładu centrali, z bezwładu instytutu pod prezesurą profesora Leona Kieresa, który, jak już powiedziałem, bał się tego instytutu, a raczej zawartości tego instytutu. Natomiast reszta zrobiła sobie z instytutu albo doskonałe posadki biurokratyczne. Dochodziło do tego, że przez kilka miesięcy tak to było wszystko scentralizowane. Doszło mianowicie do pewnego rodzaju buntu dyrektorów w terenie, ponieważ jeździliśmy 2-3 razy w tygodniu do Warszawy i przywoziliśmy stąd do swoich oddziałów wszystko łącznie z papierem toaletowym. Proszę sobie wyobrazić. Tak zaczynał się instytut. Z drugiej strony Biuro Edukacji Publicznej profesor Marcewicz też zrobił coś w rodzaju takiego instytutu badawczo-dyskusyjnego, a nie to było ciało też pozbawione wszelkiej dynamiki. Pamiętam, jak z Januszem toczyliśmy boje z profesorem Kieresem o to, aby wydał zgodę na uruchomienie czasopisma Instytutu Aparat Represji. Uważam, że to jest zupełnie niepotrzebne. Czyli to, do czego został powołany Instytut, czyli do pokazania społeczeństwu tego całego aparatu zła, poczynając od 1944 roku, Kieres uważał, że to nie jest potrzebne, jest jedno pismo, którym kierował Paweł Marcewicz, czyli pamięć i sprawiedliwość, i to jest zupełnie rzecz wystarczająca. Jakoś udało się po prostu przekonać go do tej idei. Oczywiście obwarowano to było różnymi cenzuralnymi wtrąceniami ze strony centrali, ale to pismo już na dobre zakorzeniło się w opinii społecznej. A wracając do tematu archiwum. Tak jak powiedziałem, archiwum było przejęte. Chodziło o nadanie pewnej dynamiki. Janusz od pewnego czasu myślał o prezesurze i oczywiście rozmawialiśmy o tym, jak ta praca w centrali powinna wyglądać. Też rozmawialiśmy o kierownictwie archiwum. Tak? Ja byłem dyrektorem oddziału w Rzeszowie. Ciężko było się zdecydować na przejście do pracy w Warszawie, ale ja już jakoś mnie przekonał. Zgromadziliśmy ekipę ludzi, których znaliśmy, bo to doświadczenie z lat 2000-2005 było naprawdę bardzo potrzebne w pracy tutaj w centrali. I w styczniu 2006 roku, kiedy przyjechałem do Warszawy i pojechaliśmy z Januszem na ulicę Kłobucką, gdzie mieściło się główne archiwum Instytutu, naprawdę sytuacja nie wyglądała najciekawiej. Na przykład widzieliśmy regał tak z pudłami, z aktami, które leżały gdzieś, jedne pod regałem, drugie były na półce i taki ogromny napis, ktoś sobie dla żartów, któryś z pracowników oczywiście, tam gdzieś przykleił na regale, opisujący, co tam jest, kle. Mikrofilmy leżały w takich pojemnikach plastikowych, jak na mięso, gdzieś w rzezie. Także to był efekt 5 lat, może nie 5, bo archiwum zaczęto przejmować dopiero w 2001 roku, z początku 2001 roku. Ale tak naprawdę w ciągu następnych 4 lat niewiele zrobiono. Udostępnianie ciągnęło się miesiącami, żeby nie powiedzieć latami. Oczywiście jest też grzech pierworodny tego wszystkiego. Proszę sobie wyobrazić, w tej chwili jest to wiedza już powszechna. Przyjmowano akta z Urzędu Ochrony Państwa z kartoteką, z ewidencją, taka jak była w służbie. Jak je wywalano, mówiąc kolokwialnie, na rampie na ulicy Kłobuckiej, to każdą teczuszkę archiwiści IPN-u zaczęli sygnaturą IPN-owską.
Więc mieli ułożone akta z sygnaturą ciągłą IPN-u, a kartotekę do tego mieli ubecką. To jak mogli do czegokolwiek trafić? 40 osób pracowało, jak ja przyszedłem, pracowało tylko nad tym, żeby sygnaturę, którą znaleziono SB w kartotece, znaleziono nazwisko, żeby odszukać tą IPN-owską, gdzie ta teczka leży na półce. Więc to było no, po prostu no, coś niewiarygodnego. Jak doświadczeni ludzie, a za takich zawsze robiła Warszawa, robiła centrala, to mogli doprowadzić, to chyba, że to nie była głupota, tylko po prostu działanie naprawdę celowe. Więc w ciągu pół roku taka no, wynikająca z tej potrzeby praca polegała na tym, żeby to wszystko odwrócić. Żeby po prostu wiedzieć, gdzie co jest i zacząć to wszystko szybko udostępniać. Digitalizacja to jest oczywiście końcowy etap już kadencji Janusza Kurtyki. No, kwestie technologii, kwestie pieniędzy i tak dalej. Ale to uporządkowanie tego archiwum i rozpoczęcie szybkiego udostępnienia. Proszę Państwa, był okres oczekiwania nawet 2 lat. Myśmy to skrócili do 3 miesięcy. I to jest właśnie zasługa Janusza, zasługa, myślę, tych wszystkich, którzy pracowali nad tym, żeby to jakoś wszystko zmienić. Udało się dobrać naprawdę dobrą ekipę, która rozumiała cel nadrzędny, jaki przyświeca Instytutowi, czyli no, praca, wypełnianie pewnej misji, o której tutaj mówił pan senator, ale też no, praca dla ludzi, tak, a nie tylko dla siebie, tak, żeby móc sobie robić doktoraty, habilitacje, żeby, no nie wiem, otoczyć jeszcze większą mgłą tajemnicy te akta niż były w Urzędzie Ochrony Państwa czy w SB. Te akta zaczęły być powszechne. Ja mówię, ja wyciągałem teczki, na których były anotacje albo profesora Kieresa, albo kierownictwa Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, gdzie, no nie wiem, co 10. statystycznie teczka to była nie udostępniać, to był, nie był zastrzeżony. To były akta, które były formalnie jawne. Zresztą rozmawialiśmy tutaj z Jankiem Bandrachcie też. No, tak też byłem ofiarą. Tak, tak, bo było tam, żeby Żarynowi, broń Boże, nie udostępniać teczki ówczesnego prymasa Józefa Grena. Tak, tak, naprawdę, takie były ciekawostki, jeżeli chodzi o ten okres prezesowania profesora Kieresa. Tylko kłopot profesora Kieresa polegał na tym, że ja już tą teczkę zobaczyłem, a potem była ta anotacja. Także mówię, było wiele ciekawostek dotyczących tego okresu. No, myśmy przez te 5 lat mieli po prostu trochę z tych rzeczy wyprostować, nadać temu pewnej dynamiki. Stąd zresztą ta bojaźń ze strony środowiska warszawskiego przeciwko obiorowi Kurtyki na prezesa i te ciekawe kulisy tego obioru. Proszę sobie wyobrazić, że formalnie Janusz Kurtyka kandydatem kolegium został w czerwcu 2005 roku. Wybór przez Sejm następuje dopiero w grudniu, 22 bodajże Senat, tak, bo tak ustawa mówiła, 29 grudnia złożył ślubowanie i z tym nim został właśnie prezesem. Więc pół roku trwały te różne przepychanki, mówiąc kolokwialnie, ale w końcu no, udało się i myślę, że ten okres tej prezesury, tych 5 lat jest to coś, co zapisało się wielkimi zgłoskami, zresztą nie tylko w statystyce, tak? Bo jeżeli chodzi o statystykę, to myślę, że sama ilość książek, która wyszła za prezesury Kurtyki, to naprawdę nigdy tego nie liczyłem i nie będę liczył, ale na pewno ta liczba przewyższa to, co wyszło za Kieresa, za Kamińskiego i za obecnego. Jak wyglądało funkcjonowanie tego kierownictwa IPN-u ścisłego, jak wyglądała taka bieżąca praca i też na tle no, tego, że jednak Instytut był pod olbrzymią presją, bo to nie tylko było tak, że było jakieś tam środowisko warszawskie, które no, patrzyło niechętnie na jakieś takie wewnątrzinstytutowe sprawy, ale też była no, olbrzymia wojna prawda, polityczna związana z kwestiami ilustracyjnymi, z udostępnianiem dokumentów dziennikarzom i kolejnymi sprawami, które strząsały w pewnym sensie opinią publiczną. Był przecież taki
po objęciu prezesury przez Janusza, że przez prawie rok nie było kolegium IPN. Ja już był kompletnie sam i to właśnie w momencie, kiedy na tle politycznym gdzieś tam to zaczęto dyskusję na temat ustawy lustracyjnej. To pamiętam, jak bardzo zabiegał o to kolegium, jak chodził, prosił, anonsował, bo rzeczywiście bardzo długo nie było kolegium. To był długi okres czasu. Już wyjaśniam, nieścisłość. Było oczywiście kolegium. Kolegium stare było, miało 7-letnią kadencję, stąd też przez jeszcze rok prezesury Kurtyki był stary skład kolegium po prostu, natomiast no, później zostało wybrane już, została przerwa. Tak. No a wracając do pytania, panie doktorze, jak pan to wspomniał? Czy lustracja kierownictwo jak funkcjonowało w świetle tej presji, tych wszystkich zawirowań politycznych, czy politycznych? Ja już byśmy wszyscy wiedzieli, że nie jesteśmy darzeni jakąś tam wielką sympatią w Warszawie, bo tak jak mówię, no, pracowaliśmy w instytucie 5 lat, doskonale wiedzieliśmy, w czym pracujemy. Ale ja bym się tym absolutnie nie przejmował, przynajmniej nie sprawiał takiego wrażenia, wręcz przeciwnie. Myślę, że to by dodawało jeszcze więcej energii, że tak zwana warszawka go nie za bardzo lubi. Mógł przy tym no, robić rzeczy, które chciał robić i które uważał za słuszne. Tak? Wbrew powszechnym opiniom tej ekipy tak zwanych spadochroniarzy nie było aż tak wielu. Ja pamiętam, jeżeli chodzi o archiwum, to byłem ja, dwóch archiwistów z Krakowa, jeden z Łodzi, później doszedł jeszcze jeden z Poznania i to była cała ekipa spadochroniarzy, reszta została z tych, którzy pracowali. Dyrektor generalny po pewnym czasie nowy z Krakowa, nowy szef ochrony, ale to z Warszawy, nowy dyrektor Biura Edukacji Publicznej, też z Warszawy, więc to tak naprawdę nie wyglądało tragicznie, biorąc pod uwagę relacje tych przyjezdnych z Warszawą. Natomiast to ścisłe kierownictwo, tak, do którego się zaliczał oczywiście prezes, bo już nie wiceprezesi, bo wiceprezesi była pani Marian Mochowska, świętej pamięci, ale ona zajmowała się bardziej kwestiami, klubami Grota Roweckiego, weteranami i tak dalej. Ona właściwie nie dyskutowała na bieżąco, a te dyskusje były codziennie praktycznie. Tak? Co się ma w instytucie zmienić później, jak ten instytut ma pracować, żeby jak najwięcej z siebie w okresie tej prezesury Kurtyki dał. Ja już zdawał sobie sprawę, że on będzie tylko jedną kadencję prezesa. Więc prawo dopuszczało, ustawa dopuszczała dwie. Więc on chciał zrobić jak najwięcej w tym okresie. I właściwie ta praca była w ten sposób zorganizowana, że zaczynając pracę o 8.30, mówię o prezesie, no nie było dnia, żeby oprócz bieżących spraw, kiedy dyrektorzy byli wzywani po prostu i omawiane były kwestie bieżące, no to raz, dwa razy w tygodniu zbieraliśmy się w ścisłym gronie i wtedy nie było tak, że Kurtyka mówił sam, a myśmy tylko przyjmowali do wiadomości, tylko była burza mózgów, tak, co zrobił. Ja już był, nie miał doświadczenia administracyjnego. Zawsze pracował jako historyk w instytucjach badawczych, w Polskiej Akademii Nauk. To doświadczenie administracyjne spadło na niego dopiero w roku 2000, gdy został dyrektorem oddziału w Krakowie. Stąd też no, pomagaliśmy sobie nawzajem, ja miałem to doświadczenie administracyjne większe, ale on przez te 5 lat to był człowiek, który się szalenie szybko uczył. Był bardzo inteligentnym człowiekiem. Wystarczyło, że powiedziało się coś raz, on potrafił słuchać, tak? A potem potrafił podejmować szybko decyzje. Czyli naprawdę takich ludzi, jakich mówię, brakuje nam w kraju. Czyli po pierwsze, potrafił wokół siebie zgromadzić ludzi, którzy chcieli tego samego, co on. Bardzo szybko się uczył i podejmował decyzje, brał za nie odpowiedzialność. I to było to, co dało, bo mam takie wrażenie, że dało ten sukces Instytutu w tym okresie. Że z tego okresu trwania, przetrwania, stagnacji, marazmu za
profesora Kielesa, ten instytut stał się jedną z najbardziej prężnych instytucji w tym kraju. Taki rzut czy spojrzenie twoje, jakbyś, które elementy byś zaakcentowała, że były najistotniejsze, co zostało jeszcze może niedopowiedziane? Myślę, że tutaj też warto podkreślić, że to nie tak może się wydaje, że Janusz tak podchodził do pewnych spraw, nie angażując się wewnętrznie. To nieprawda jest, bardzo się przejmował krytyką. Może nie ujawniał tego w jakiś tam sposób na zewnątrz. Przepraszam, tylko muszę dopowiedzieć, bo na tej naszej wystawie jest oryginalny numer pisma Nie z odręcznymi podkreśleniami w artykule właśnie, które tata wykonał w momencie, kiedy się z tym zapoznał. Tak, Janusz to gromadził artykuły, które dotyczyły Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczyły również jego osobiście, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Bardzo bolało go fakt na przykład wyeliminowania Instytutu Pamięci Narodowej z wielkich polskich państwowych rocznic. Tutaj szczególnie jeśli chodzi o rocznicę wybuchu II wojny światowej, co i tak zresztą skończyło się spotkaniem u osoby, która wyeliminowała, że tak powiem, czyli u premiera Tuska, który się przestraszył tuż przed obchodami i poprosił o radę. Niemniej jednak IPN został z tej rocznicy jakoś tam odsunięty. Jak również bardzo, bardzo przeżywał odsunięcie Instytutu Pamięci Narodowej, który jest inicjatorem obchodów rocznicy powstania Solidarności. To były takie dwa wielkie wydarzenia, gdzie dostał informację, że kancelaria premiera zażyczyła sobie, by Instytut nie brał udziału w tych obchodach. Było to trudne do zaakceptowania, tym bardziej, że pewne takie filary budowania polskiej pamięci narodowej dla niego były ogromnie ważne. To były też i te rocznice się w tą politykę pamięci wpisywały. No i też fakt, że Instytut bardzo dużo i ciężko już w tym temacie pracował. Bardzo dużo zostało zrobione, dużo więcej niż inne instytucje, a jednak został w jakiś tam sposób poza ramy tych obchodów wyrzucony. I to rzeczywiście były takie dla niego traumatyczne chwile. Odczuwał to jako taką dużą niesprawiedliwość dotyczącą nie tylko jego osobiście, ale instytucji, którą kierował, i ludzi, którzy się przecież bardzo angażowali w pracę IPN-u i w przywracanie pewnych ewidentnych wartości dla nich ważnych do świadomości Polaków. No dobrze, to myślę, że tą klamrą możemy zamknąć drugą część i przejść do takiego krótkiego podsumowania, bo też czas nas już tutaj zaczyna ograniczać. Bardzo bym poprosił, żeby każdy z gości w krótkiej wypowiedzi wygłosił swoje stanowisko odnośnie tego, co uważa za takie dziedzictwo uniwersalne tych 10 lat. Czy jeżeli chodzi o kontekst Polski, w ogóle Rzeczypospolitej, czy też samej instytucji, tytułem pewnej klamry, czy pewnego podsumowania, to zacznijmy od pana doktora Frazika. Ja przerwałem nie tylko do tych 10 lat może, tylko w ogóle do pewnej wizji historii, którą Janusz miał chyba od początku, jeśli mogę tak powiedzieć, na pewno od momentu, kiedy ja go lepiej znałem, a to były lata właśnie jeszcze 80., czyli pojmowanie przez Janusza
polskości, historii, czyli widzenie tego, że naród to jest jakaś sztafeta pokoleń, to jest pewna ciągłość. Nie jesteśmy nagle gdzieś, prawda, wrzuceni znikąd i z tego nic nie wynika też dla przyszłości, tylko jest pewna ciągłość, która rodzi pewne zobowiązania dla nas konkretnie, dlatego że zawdzięczamy coś przeszłym pokoleniom, które walczyły czy żyły według konkretnych wartości, zapłaciły za to określoną cenę. Bardzo często w naszej historii to była cena najwyższa. W związku z tym my dzisiaj też musimy podjąć działania jakby na miarę tych pokoleń przeszłych, po to, żeby całe to dziedzictwo przekazać pokoleniom następnym. I można powiedzieć, on to robił wtedy, kiedy był w kole naukowym historyków studentów UJ-u na tamtą skalę, prawda? Potem, kiedy była Oświata Niezależna już w ramach umownie Podziemia Solidarnościowego. Potem robił to w zeszytach historycznych WiN-u, a potem miał w ręku tak potężny instrument jak Instytut Pamięci Narodowej, najpierw właśnie oddział, a potem cały instytut, kiedy został prezesem. I to mi się wydaje, że jest najważniejsze. Znaczy, ja sobie o tym często przypominam i wtedy, kiedy jestem też zmęczony, kiedy już czasem mi się nie chce, bo jest 17 lat w biegu ciągłym, to sobie przypominam, czego Janusz wymagał ode mnie, prawda, najpierw jako dyrektor, potem jako prezes, czy wcześniej jako redaktor. I że po prostu to jest ta właściwa droga. A powiem o jeszcze jednej rzeczy, której takiej mało znanej, bo skoro była mowa też o świecie. Byłem w jesieni zeszłego roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie jedna ze szkół polonijnych przyjmowała Janusza jako honorowego patrona. I miałem szereg spotkań w środowisku polonijnym i pytanie, które nieustannie wracało, tak samo w mediach, to czy Instytut Pamięci Narodowej działa albo będzie działał w myśl idei Janusza Kurtyki, prawda? Czyli ta świadomość, że Janusz był kimś ważnym, że miał pewną wizję polskości, historii i też działania Instytutu, to jest nie tylko nasze poczucie, ale poczucie ludzi nawet tak bardzo daleko będących, również fizycznie nawet. Dziękuję. Panie profesorze. Cóż, Janusz był przede wszystkim wybitnym historykiem. Też trzeba o tym pamiętać, że wyjątkowość jego osoby jako badacza polegała na tym, że stopnie naukowe osiągał z mediewistyki i nowożytności, a był jednym z najlepszych historyków dziejów najnowszych. Był więc erudytą wyjątkowym, niespotykanym w skali naszego rzemiosła. To mu też dawało bez wątpienia taką dawkę bengrandową erudycji, która to erudycja powodowała właśnie ten od razu widoczny autorytet, zarówno w sferze zewnętrznej, w kontaktach z urzędnikami, posłami, senatorami, ministrami, jak i ten autorytet wynikający z jego obecności, czy jako dyrektora, czy później jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. I ten autorytet ja bym łączył równocześnie z tym, co też niech tu padnie jednoznaczne, to był wielki patriota, to znaczy to był człowiek, który Polskę kochał i w związku z tym ta polskość nie była dla niego czymś, czego musiał się dodatkowo wyuczać, tylko była jego naturalnym stanem. On
wiedział w związku z tym, że musi pełnić funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej jako Polak, czyli właśnie służąc. I Instytut Pamięci Narodowej w jego okresie prezesowania miał spełniać i spełniał olbrzymie funkcje dotyczące szeroko pojętej, z mojej perspektywy jako dyrektora BEP-u, to było szczególnie widoczne, szeroko pojętej edukacji narodu w bardzo wielu odsłonach. Natomiast przez krytyków w dużej mierze został zepchnięty na taki margines, krótko rzecz mówiąc, przez kłamców medialnych, że miał w gruncie rzeczy za zadanie jedynie stworzyć z IPN-u instytucję lustracyjną. I otóż proszę zauważyć, że żeśmy rozmawiali półtorej godziny tutaj i nie powiedzieliśmy nic na temat lustracji jako zjawiska, które miałoby być rzekomo pierwszym takim gdzieś w mózgu wszystkich pracowników IPN-u na czele z prezesem Januszem Kurtyką wyzwaniem. Nie. Rozpoznawanie, kto był zdrajcą, a kto był porządnym człowiekiem, odbywało się poprzez zadania naukowe, zadania edukacyjne, zadania wystawiennicze i z tego miała wynikać prawda dotycząca tego, kto kim był. Ale nikt nie prowadził lustracji w rozumieniu dzikiego otwierania szaf, tak żebym, nie wiem, ja biegał do Zbyszka i go się pytał, mówię, słuchaj, czy tam coś przeczytałeś dzisiaj, co można by do mediów wrzucić, ponieważ na pewno media tego czekają, czy pan Kowalski, czy Malinowski był agentem, czy nie. W ogóle nie było takiego sposobu rozumowania pobytu w Instytucie Pamięci Narodowej. Janusz miał plan strategiczny, a nie taki małostkowy, który był wpychany przez media, no niestety głównie te, które od samego początku zresztą były przeciwne Instytutowi Pamięci Narodowej, także zresztą za prezesury Leona Kieresa. I ostatnia kwestia, mianowicie Wojtek wspomniał tutaj o tej opinii polonijnej dotyczącej IPN-u i Janusza Kurtyki. Bez wątpienia można powiedzieć, że Janusz Kurtyka wyznaczył bardzo, bardzo wysoką poprzeczkę dla tej instytucji. To znaczy, wydaje się, że to jest instytucja, która ma pewien olbrzymi w sobie potencjał, który to potencjał albo będzie wykorzystany tylko i wyłącznie wtedy, kiedy prezesem będzie silna osobowość potrafiąca wykorzystać ten potencjał, albo też niestety będzie to instytucja, która stanie się jedną z wielu i będzie w jakiejś mierze stanowiła ważny człon polskiej rzeczywistości, ale nie takiej, jaką może rzeczywiście wypełniać. Wtedy przynajmniej, w latach 2005-2010, Janusz na przykład wprowadzając projekty badawcze, wprowadził taki dywan, który dotknął praktycznie wszystkie środowiska naukowe. Jeżeli wprowadził na przykład tylko takich 5 ważnych projektów badawczych, aparat bezpieczeństwa wobec, to znaczy wobec twórców, wobec ludzi szeroko pojętej kultury, nauki, wobec dziennikarzy i zaangażował w to, w ten aparat bezpieczeństwa wobec, jak można długo, bo te różne środowiska, zaangażował w to po mniej więcej 20 historyków w skali całej Polski. Na czele tych zespołów stali na ogół wybitni historycy, wcale niekoniecznie pracownicy IPN-u, tylko profesor Franaszek z Krakowa, profesor Wolsza z IHAPAN-u, uznane autorytety z danej dziedziny. To w gruncie rzeczy spowodował, że cały świat nauki, niezależnie od tego, czy lubił Janusza Kurtykę, czy nie lubił, to musiał się zaangażować w rozumienie pewnej dynamiki poznania historycznego. I Janusz miał ten dar, taką umiejętność tworzenia projektów, które sięgały dalekich horyzontów, nad którymi on już nie musiał do końca panować. To już żyło
własnym życiem, tylko tworzył taką wizję. I to jest rzeczywiście niesamowity potencjał IPN-u. Tworzyć takie decyzje, które w gruncie rzeczy dywanowo rozprzestrzeniają się po całej Polsce, a jak widać nie tylko po Polsce, bo także i poza granicami kraju. To oznacza, że Janusz Kurtyka był także prawdopodobnie, nie chcę powiedzieć, że najwybitniejszym, bo nie ma co takich słów używać deprecjonujących kogokolwiek, ale na pewno jednym z najwybitniejszych polskich urzędników państwowych, czyli państwowcem, który rozumie, że państwo to jest właśnie taka przestrzeń, w której musi być człowiek mający w ręku dywan, którym roztacza całą wizję i ta wizja tworzy konkretne wydarzenia, konkretne rzeczywistości, a społeczeństwo, naród jest odbiorcą tego wspaniałego projektu. No i takich urzędników chciałoby się oczywiście mieć jak najwięcej. Dziękuję bardzo. Profesor Żalim powiedział, że Janusz Kurtyka był wielkim patriotą. Ja się oczywiście w 100% z tym zgadzam, ale dobra, nie szczerze, był pozytywnym tego słowa zrozumieniu, był niepoprawnym romantykiem. Jeszcze przed powstaniem Instytutu, jak wielokrotnie rozmawialiśmy ze sobą, irytowało mnie to wszystko, że praktycznie no, kilka lat po upadku komunizmu Sojusz Lewicy Demokratycznej jest wybierany, rządzi, że nie pamięta się o partyzantach podziemia antykomunistycznego po wojnie, nie pamięta się o wielu rzeczach, tak jakbyśmy byli narodem, no, bardzo szybko zapomina. Z chwilą jak został dyrektorem oddziału krakowskiego, a później prezesem, zresztą prezesura była bardzo świadomym wyborem, dostał do ręki narzędzie, dzięki któremu mógł po prostu no, urzeczywistniać to, co zawsze myślał, co zawsze sądził o polskiej historii. Proszę pamiętać, że wszystkie akcje Instytutu, które są w tej chwili na bieżąco prowadzone, swój początek mają z prezesury Kurtyki. Zarówno kwestie ekshumacji, Święto Żołnierzy Wyklętych 1 marca, kiedyś przyszedł do prezesa Lecha Kaczyńskiego, mówiąc do mnie, że musimy jakąś datę wymyśleć, bo prezydent Kaczyński zgodził się, żeby ustanowić to święto. No i pamiętam ten ból na jego twarzy, bo nie mógł znaleźć żadnej daty, która by symbolizowała taki dzień z Krakowa. Nie było. A akurat 1 marzec, to jest data związana z Rzeszowszczyzną, czyli z zamordowaniem na Mokotowie, na Rakowieckiej, 4. autentycznego zarządu WIN, rodem oprócz jednego z Rzeszowszczyzny. Ale oto po prostu przyjmował to nieistotne, że to nie Małopolska, znaczy Małopolska, mówię o krakowskim, ale chodziło o to, żeby taki dzień ustanowić. Pamiętam, jak pisał, ja zapewne też pamiętam, jak pisał przed wydrukowaniem książki Cęckiewicza i Gontarczyka o Lechu Wałęsie, pisał do Wałęsy, podając za przykład jednego z partyzantów, Wojtek będziesz wiedział, z Rzeszowszczyzny, który później na Dolnym Śląsku działał i oczywiście został, mówiąc kolokwialnie, dorwany przez bezpiekę i został zamordowany we Wrocławiu wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego. Podał Wałęsie jako przykład, że człowiek, który działał w strukturach bodajże milicji obywatelskiej, tak, później po prostu no, zreflektował się, że służy złu, tak, przeszedł do podziemia i poniósł no, najwyższą ofiarę złożył. I ten przykład dał prezydentowi Wałęsie w swoim liście, żeby no, sugerując mu po prostu przyznanie się do tego, że był taki okres w jego życiu, w którym współpracował ze służbą bezpieczeństwa. A medialna wariacja po wydaniu tej książki, no to myślę, że nikomu nie trzeba przypominać i oczywiście przed wydaniem, po wydaniu, tak, oczywiście główny widowajca, aby nie byli Sławomir Cęckiewicz, tak, Sławomir Cęckiewicz i Piotr Gontarczyk, ale prezes Janusz Kurtyka.
Kolejna rzecz, digitalizacja archiwów. To wtedy zaczęła się digitalizacja, a właściwie pomysły o tej digitalizacji, bo gdy złożyliśmy projekt o dofinansowanie ze środków przeznaczonych na takie cele z Unii Europejskiej, pani ówczesna minister Bieńkowska odmówiła nam dofinansowania tego projektu, tłumacząc się, uzasadniając, że absolutnie nie jest on innowacyjny. No więc po prostu na kilka lat trzeba było ten pomysł odłożyć. No już mówiłem tutaj o liczbie książek, które wyszły za prezesury Janusza. Powiem szczerze, no, życzyłbym sobie i życzę wszystkim obecnym pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej, aby z równie wielkim zaangażowaniem jak ówczesny prezes i pracownicy w tym okresie, bo trzeba przyznać, że to cały Instytut ciężko pracował pod jego prezesurą, aby te wyniki, te efekty były takie, jakie były. Dziękuję. Ja już nie przedłużając, bardzo krótko chciałam tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że Janusz, dostając do ręki tak duże narzędzie w skali państwa, jak Instytut Pamięci Narodowej, za wszelką cenę chciał pokazać Polakom, narodowi polskiemu, na jakich podstawach trzeba się oprzeć, jakich ludzi wyciągnąć, jakie wydarzenia podjąć w debacie publicznej, by Polacy mogli wybić się na niepodległość. Na czym powinni tą swoją młodą suwerenność i niepodległość budować. W bardzo konkretnych sytuacjach, na bardzo konkretnych przykładach. On starał się to Polakom pokazać, podać na tacy, wytłumaczyć w jego mniemaniu, co daje to te najsolidniejsze podstawy trwania suwerennego narodu i na czym powinniśmy się oprzeć w tej naszej nowej rzeczywistości, po jakie przykłady z naszej przeszłości sięgać. W bardzo takich konkretnych przypadkach, ale też w takim bardzo szerokim znaczeniu, mimo że jako historyk starał się tych syntez za wszelką cenę unikać, ale życie napisało mu taki scenariusz, że tych syntez uniknąć nie mógł. Jednocześnie wydaje mi się, że wartość jego jako człowieka polegała również na tym, że dla ludzi, którzy tą misję podjęli, w tej misji go wspierali, jakby współrozumieli, był opoką, był piorunochroną, brał na siebie ogromny ciężar walki politycznej, która się wtedy toczyła. Był taką opoką, również człowiekiem, na którym można się było oprzeć, również dla nas, dla jego rodziny. Jeszcze ad vocem, tak? Może nie ad vocem, ale byłbym niestety, gdybym nie dodał jeszcze dwóch akcji. Jednej związanej ze zmianą patronów. Ta akcja też została zaprzedkowana w ostatnim roku jego prezesury. A jako ciekawostkę podam, że kiedyś poszedł do prezydenta Kaczyńskiego z pomysłem rewolucyjnym. To znaczy cofnięcia ustawodawstwa PRL-owskiego w ogóle. I to nie minister, czy późniejszy marszałek Sejmu Radosław Sikorski jako pierwszy wysunął pomysł zburzenia Pałacu Kultury, ale to właśnie Janusz Kurtyka poszedł z tym pomysłem jeszcze do ówczesnego komisarza miasta stołecznego Warszawy, byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Dziękuję, to już naprawdę koniec z Państwa. Dobrze, to ja ze swojej strony bardzo serdecznie chciałbym podziękować naszym gościom, dyskutantom oraz Państwu za udział i wysłuchanie spotkania. Też myślę, że to spotkanie to nie tylko taka dyskusja przy okazji Nocy Muzeum.
muzeów i towarzyszącej wystawy, ale, ale przede wszystkim też jest to jakaś cegiełka do poznania poprzez pryzmat osobowy, ale tych dziejów najnowszych III RP, bo to dotyka no, fundamentalnych kwestii, nie tylko tożsamościowych, kim jesteśmy, jak powinniśmy się definiować, te problemy, czy ta problematyka, z którą Janusz Kurtyka się borykał, ale również kwestii takich instytucjonalnych, bo z tym również są dzisiaj wielkie, w dzisiejszych realiach wielkie problemy odnośnie tego, jak powinny wyglądać instytucje, jak powinny być zarządzane i w jaki sposób powinny realizować właśnie tą swoją misję, więc mam też taką nadzieję, że ten materiał z dzisiejszego spotkania będziemy mogli udostępnić nagrania w internecie, ale być może rozpoczniemy też pracę nad jakimś syntetycznym podsumowaniem w formie publikacji. Także bardzo serdecznie jeszcze raz Państwu dziękuję. A przy okazji nasuwa mi się refleksja. Być może to już pora, że patrząc jak mozolnie nie wyrywamy sobie z pamięci różne fragmenty, niektóre rzeczy pamiętamy dokładniej, inne kompletnie gdzieś się rozmywają, to może już pora, by Instytut Pamięci Narodowej zaczął pisać swoją własną historię, bo za chwilę już nie będzie części ludzi, a część rzeczy po prostu zostanie zapomniana, a przecież ta no, Dorota, owszem, próbowała napisać, ale zrobiła to w sposób, tak jak to robi polonistka. Myślę, że nie dotknęła bardzo wielu rzeczy, nie dotknęła też wspomnień osób, które współtworzyły Instytut Pamięci Narodowej. Teraz bardzo ważne jest to, żeby to nakreślić właśnie na tle aktualnych wydarzeń, które wtedy się zdarzyły. No i też tej rzeczywistości, przecież mamy teraz kompletnie inną rzeczywistość niż mieliśmy te 15 lat, 17 lat temu. To aż nam trudno sobie czasem to uświadomić, więc może Wojtek, może do Ciebie to przesłanie skieruję. No może już pora zacząć powoli pisać historię Instytutu Pamięci Narodowej, dopóki jeszcze ludzie coś pamiętają. A w ogóle to są jakieś archiwa, taki wewnętrzny oddział? Gdzieś pisane są, tak? Tak? Mogą posłużyć jako archiw zakładowy właśnie. Jako podstawa pracy. No to może już chyba, może już pora. A na pewno pora już chyba zakończyć spotkanie. Dziękujemy bardzo jeszcze raz.